Słuchajcie, właśnie wjechaliśmy do Czarnogóry i Czarnogóra wymaga ściśle testu na COVID, żeby wjechać na swoje terytorium. No. To jedyne, co nas zapytali, to czy mamy jakiś alkohol albo coś do oclenia. No i tyle. Kontrola trwała 3 minuty, a korek na granicy był spowodowany raczej kontrolą ze strony albańskiej. Bo Albańcy mają od dzisiaj COVID, wiecie o co chodzi. No dobra, jedziemy do Kotoru. W końcu kraj, w którym na stacji są kompresory. Nie tylko kompresory, jest też market. Już pomijam fakt, że to jest ruska stacja, no ale zobaczymy, co będzie dalej. W zeszłym roku, jak jeszcze miałam ze sobą Majkosa na wakacjach, to Lukoil był jedyną stacją, na której mogłam dostać hitsy. Na innych nie mieli i w ogóle patrzyli wszyscy dziwnie na mnie, jak ja chciałam. Ciekawe, czy w tym roku dalej tak tutaj jest. Słuchajcie, taka ciekawostka. Czarnogóra jest krajem, który nie jest w Unii, nie jest w Schengen. Jeszcze z Unią ma niewiele wspólnego, jest kandydatem do wejścia do Unii. A oficjalna waluta tutaj to euro. Na każdej stacji, w sklepie, wszędzie płaci się w euro. Fajnie, nie? Ale ceny są porównywalne do naszych. Nawet benzyna praktycznie tyle samo. Euro 30 na większości stacji, także wychodzi mniej więcej około 6 zł, nie? No, to podobnie jak u nas. Jak ta ucywilizowana Czarnogóra. Ej, ale my jesteśmy w stolicy Czarnogóry, w Podgoricy. I kozy sobie chodzą po prostu po... No, po pasie zieleni po prostu. W ogóle Podgorica to jest brzydkie miasto, takie zbudowane na planie kratki. Nie wiem, co to miało na celu. Raczej jest to młode miasto, tak mi się wydaje. Wygląda, jakby go za komuny zrobili. Może po prostu Czarnogóra nie miała stolicy i musiała na szybko jakąś zrobić. Słuchajcie, właśnie okazało się, że jest 30 stopni, a tak w sumie to wydawało nam się, że jest zimno. A więc chyba jesteśmy już za długo na wakacjach, jak przy 30 stopniach jest nam zimno. Nie? Ja nie chcę do Polski. Znajdźmy sobie pracę gdzieś w Chorwacji. A nie chcesz swojego kotka już zobaczyć? Pojedziemy po niego, albo ktoś nam go dowiezie, Dominik nam przywiezie, bo on na pewno przyjedzie wtedy do nas na parapetówkę. No fajnie by było na takiej chorwackiej wyspie sobie kupić domek i sobie tam mieszkać. I żyć na przykład z wynajmu skutera wodnego. Może kilku skuterów wodnych. No, może kiedyś to zrealizujemy. Słuchajcie, zjechaliśmy sobie na chwilę na pobocze, bo jest tutaj punkt widokowy na miasto Budwa w Czarnogórze. Jest tu piękny widok. W ogóle Czarnogóra to jest fajny kraj i musimy go kiedyś bardziej offroadowo pozwiedzać. Dokładnie. Też tak uważam. Byliśmy tu w zeszłym roku na parę dni, ale to był koniec naszych wakacji i byliśmy już tacy niechętni. Nie chciało nam się jeździć po górach i nie mieliśmy śpiworów, a w nocy potrafiło być 8-10 stopni. Tak, a w dzień 45. Tak. No, widoczek ładny. A przed nami Kotor, za tamtymi górami. No i jesteśmy w Kotorze. Musimy znaleźć jakiś parking. Idziemy do centrum na obiad. Kotor to ładne miasto. Polecam każdemu. Wiem, bo już tu byłem. Idziemy sobie przez Kotor i nagle tak oboje do siebie patrzymy. Kurde, ziołem tutaj pachnie. Idziemy kawałek dalej, patrzymy, za murkiem siedzi trójka jakichś osób. I tylko słyszymy, no bo kurwa coś tam, nie? No, wszystko jasne. Oczywiście udawaliśmy Greków i przeszliśmy tak. No. A tak wygląda wieczorem Zatoka Kotorska. Tu kupowałeś w zeszłym roku okulary? Właśnie weszliśmy do centrum Starego Miasta w Kotorze. I właśnie Ania zobaczyła lody. Ale najpierw obiad. Dobrze. A weźmiesz mnie potem na lody? Tak. I ale... napawi się? Wezmę, tylko najpierw poszukamy czegoś do jedzenia. Dobrze. Słuchajcie, ja w końcu mam swój bałkański przysmak zrobiony nie przeze mnie, a w restauracji. Czyli ćwapćici z fryteczkami, warzywkami. Ania ma swój makaronik z owocami morza. Porcja dla konia. Miejmy nadzieję, że będzie pyszne. Moje już pysznie pachnie. Także smacznego.
zaskoczenie. On wie, że ty byś go nakarmiła. To ty w kotorze są takie ładne, grube. Nie te, co to w greckie takie wypiertki. Jak na razie jedzonko moje pyszne. Ania dostała spaghetti z mrożonymi. Jak będziecie kiedyś w restauracji Scorpio, to nigdy nie bierzcie nic z owocami morza, bo są mrożone. Nie, z owocami morza, bo są przepaskudne. Ogólnie makaron jest w miarę zjadliwy, ale generalnie te owoce morza są strasznie wstrętne. Nie no, to jest taki zwykły zestaw pod tytułem owoce morza mrożone. Wiecie, i tyle. Będąc tutaj, raczej spodziewacie się tego, że dostaniecie pyszne, świeże owoce morza. Tym bardziej, że jest poniedziałek. No. No niestety. Ale tak jak mówię, moje jest pyszne. Ania, gdzie jesteś? Jak zwykle na lodach. Znaleźliśmy leziarnię z takimi ładnymi lodami. Jest. Wyglądają nie jak z fabryki. Także wyglądają jak takie kraftowe, a w sumie nie mogliśmy takich długo znaleźć. Może będą dobre. Ja już swoje dostałem. Ja zawsze szukam takiej lodziarni, w której wiecie, nie ma tych lodów jednorożcowych, misiowych, takich dziwnych. No, z klasycznymi smakami, żeby były, o. No i Antek musi zawsze mieć wanilię i czekoladę. Tak, to są moje dwa ulubione smaki. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie zadowolona. Słuchajcie, szybko ocena. No dobra, Ania wam powie. To tylko oczywiście mi się zacina. To jest przepyszna lodziarnia i wcale nie są takie drogie. Tak się to nazywa, jest w centrum Kotoru. Jest petarda totalna. I są za przepyszne. Dwa duże kubki lodów daliśmy 6,50 euro, także jak na nasze dotychczasowe zakupy lodów, to praktycznie są za darmo. Wtedy w Kerkierze zapłaciliśmy 17 euro. Za gówniane lody. Znaczy one nie były gówniane. Mi nie smakowały. Dlaczego przyznajesz się do tego dopiero po 2 tygodniach? Bo teraz zjadłem te. Aha. No. Dobra, to kończę, bo muszę je zjeść do końca. Jeszcze taka jedna rzecz odnośnie... A, to kup mi torebkę. Odnośnie Bałkanów. Kup mi torebkę. W tych krajach bałkańskich, które nie są w Unii, chociaż nie, bo Grecja przecież jest w Unii, to nie wiem, co tam chodziło, ale można kupić sobie pięknej jakości, oryginalne produkty Gucci, Louis Vuitton, no, tylko w sumie te dwie tutaj widzę, ale tam jest na pewno tego więcej. Nie, w Saint Laurent. Tak. I... Christian Dior. Tak, jest Christian Dior. I jest Prada. Prada jest najlepsza, nie? I wszystko jest oryginalne. Pamiętajcie, oryginalne. Niepowtarzalne. Jak się nazywasz? Imię. Zaraz zrobię. Imię. Nie wolno krzyczeć na nim misia. Idę do kolejnego. W ogóle nie wiem, czy to widzicie, ale tam na górze się coś świeci. A to, co się świeci, to są stare mury obronne miasta. I nam się nie chce, ale jakbyście chcieli, to jest tam bardzo fajny widok stamtąd i można się przejść dookoła. Cześć. Imię. Nie, ty mi nie powiesz. Zobaczcie, przy okazji zakupów w nowiutkim markecie stara siedziba Jugo Petrol. Słuchajcie, właśnie przyjechaliśmy na naszą miejscówkę na noc. Jesteśmy na takim punkcie widokowym nad Kotorem i całą tą zatoką, która tu jest dookoła, nie wiem jak się nazywa. Jesteśmy zaraz pod szczytem góry Lofcen, nie wiem jak się to wymawia. Ale za chwilę wam pokażę, jaki jest ten widok. Mam nadzieję, że coś będzie widać. A jak nie będzie widać, to mam nadzieję, że Ania zrobi jakieś zdjęcie, które będę mógł wam pokazać. Słuchajcie, kompletnie nie mam pojęcia, jak to widać na GoPro, ale tutaj jest Kotor. To jest Zatoka Kotorska. Tam jest ta druga zatoka, nie wiem jak ona się nazywa. A tam już jest Adriatyk. W każdym razie widok tu jest niesamowity i mam takie uczucie, jakbym był w samolocie, który właśnie, tak jak to Ania powiedziała, chwilę wcześniej wystartował, albo zaraz miał lądować. Naprawdę super. We'll be right back.
Cześć, witam się z wami w chłodny poranek w Czarnogórze. Jesteśmy w górach i trochę piździło w nocy. Tutaj spaliśmy na takim jakby kamieniołomie zbudowanym na potrzeby drogi. A po drugiej stronie drogi jest to. No i wracamy z punktu widokowego nad Kotorem. Polecam go każdemu, bo panorama jest niesamowita. To jest taki punkt na bardzo stromej górze, blisko miasta i widać samochody, które gdzieś tam jeżdżą w dole. Fajny efekt to daje. W ogóle lotnisko jest poniżej. Też to super wygląda. Ej, tu był ten plac, gdzie mogliśmy stać. A, w nocy go nie zauważyliśmy. Tu była fajna miejscówka do stania. Ale niestety jak się jedzie po ciemku, to nie wszystko można dostrzec. Kierowcy, no dobra, może nie lokalni, bo to raczej wszystko pewnie turyści. Oni myślą, że jak staną na drodze w miejscu, to nagle się robi więcej miejsca. Tutaj spokojnie się dwie śmieciarki miną na tej drodze. A po prostu większość ludzi robi tak, że jak jedzie auto z naprzeciwka, to oni stają w miejscu i liczą na to, że się jakiś cud wydarzy, nie? O, może teraz będzie taka sytuacja? Tak. Tutaj się pan zatrzymał, bo jak się zatrzyma, to nagle się robi więcej miejsca. Ale ten żeby... rzutem to jest na MNE. No, tylko że wiesz, to mogą być auto albo wypożyczalnie, albo jacyś turyści zupełnie z innej części Czarnogóry, nie? Bo widzę, że ci lokalsi, co tu jeżdżą jakimiś starymi syfami, to oni zapierdzielają tutaj i się nie przejmują, nie? Ale po prostu ludzie jeżdżą jak pizdy. No, zamiast, ja rozumiem, zatrzymać się, ale dojechać chociaż do tej krawędzi jezdni, nie? Ze ale swojej strony. Ty po prostu długo byłeś w Albanii. Nie wiem, no w Albanii wszystko wygląda zupełnie płynniej niż tutaj, to na pewno. Może jest to bardziej chaotyczne, ale mimo wszystko płynne. A tutaj po prostu jeżdżą jak pizdy. No widać, że się zbliżamy do Unii. Dziękuję. Jesteśmy właśnie na granicy Czarnogóry z Chorwacją. No i jest jakaś tam kolejka. Zobaczymy, ile to potrwa. Miejmy nadzieję, że nie za długo. Czarnogórę wspominamy bardzo dobrze i chcemy tu przyjechać na dłużej, żeby sobie bardziej pozwiedzać, pojeździć trochę po górach i trochę sobie tutaj posiedzieć dłużej. No a teraz przed nami Chorwacja. Jedziemy. Właśnie wjechaliśmy na Chorwację. Kontrola wyglądała tak. Gdzie jedziecie? Do Słowenii. Ok, dzięki, na razie. A generalnie Chorwacja jedynie przewiduje tranzyt przez Chorwację 12 godzin, testy na szczepionki, inaczej nie wjedziesz. No cóż, jest to przedostatni kraj, do którego jedziemy na tej wyprawie. Została nam jeszcze Bośnia, ale tylko przejazdem. Zobaczymy, co będzie na bośniackiej granicy, ale na razie wszystko, co mówią u nas w mediach, jest totalną ściemą. Jesteśmy w miejscu, gdzie byliśmy już rok temu, a to miejsce nazywa się Kupari, a dokładniej Zatoka Umarłych Hoteli. Jest to miejsce, do którego warto sobie przyjechać, jeśli ktoś lubi urbex. Są tutaj same opuszczone hotele. Jest to taki stary kurort, który za czasów Jugosławii był w pełni sił. No, został zniszczony podczas wojny, chyba przez Serbów, tak? Tak, to był pierwszy atak. Zaczęli stąd. No i postanowiliśmy sobie tutaj wpaść, zrobić śniadanko i pokąpać się w morzu, bo jest tutaj fajna plaża, taka dzika. Bez żadnych ratowników, płatnych parkingów i innego gówna. I głównie są tu miejscowi. I Polacy na przykład. No, Polaków jest trochę. Ale Polaków jest dużo wszędzie i Niemców. Jest jakaś inwazja Niemców na Bałkany. Dobra, idziemy ogarniać śniadanie, bo jest godzina 14. Zjedliśmy śniadanko, teraz robimy kawusie. Anteczko, jak się czujesz? Nic mi się nie chce. Chcesz tu zostać na noc? Nie. Na pewno nie chcesz tu zostać na noc. Na pewno. Bo ja nie wiem, czy ja właśnie nie poczułam się chorutka, czy nie powinnam zostać tu na noc. Majeska, skończ marudzić. Nie zostajemy w Kupari na noc. Właśnie mijamy Dubrovnik, czyli najpopularniejsze miasto na wybrzeżu chorwackim. I omijamy go szerokim łukiem, bo ja osobiście tego miasta nie znoszę. I dla mnie ono jest jednym wielkim fejkiem, ściemą i odbudowanymi ruinami.
sposób tragiczny, zupełnie odbiegający od czegokolwiek, co tam było. Jest to typowe miasto dla turystów, w którym na każdym kroku ktoś chce od Was pieniądze. Chce Wam coś sprzedać, wcisnąć. Nawet po prostu nie idzie tam zaparkować. Zobaczcie, jesteśmy na obrzeżach Dubrownika. Tak naprawdę bardzo na obrzeżach. A tu auta po prostu stoją przy drodze. Parking płatny, kilkanaście złotych za godzinę, czy kilkadziesiąt, już nawet nie pamiętam. No, zniechęca. Zniechęca bardzo. Wiadomo, jak ktoś chce, niech jedzie. Ja nie zamierzam. Dziękuję, pozdrawiam, jedziemy dalej. Właśnie wjechaliśmy do Bośni i Hercegowiny. Nie było żadnej kontroli. Pani tylko zerknęła w ciągu jednej sekundy nasze dokumenty, na nasze dokumenty i pojechała, kazała nam pojechać dalej. A w ogóle nie wiem, czy może Wam zaraz pokażę, ale Chorwaci budują sobie właśnie most, który łączy Chorwację z Chorwacją, żeby nie trzeba było przejeżdżać przez Bośnię, jadąc na przykład z Dubrownika do Splitu. O, teraz go widać. I chyba za niedługo będzie gotowy. A więc przeprawa promowa odpadnie i nie będzie trzeba tak samo jeździć przez Neum. W sumie fajnie. Dobra, jedziemy na stację zalać taniego bośniackiego paliwa. Aktualizacja ceny paliwa. W przeliczeniu na Bośni 5,30, coś takiego. Czyli taniej jak u nas, i to zdecydowanie. Dlatego stanęliśmy tutaj, jadąc przez Neum na stacji, żeby zatankować do fulla obie bańki. I może nam się uda dojechać. Nie no, do Węgier dojedziemy. Nie no, do Węgier dojedziemy, no, na tym paliwie. Właśnie mijamy Makarską. Fajne miejsce dla rodzin z dziećmi. Są inne dzieci. Można spotkać jeszcze inne dzieci. I te dzieci inne mogą się bawić z Waszymi dziećmi. I Wy możecie w tym czasie na przykład napić się piwa albo jakiegoś drineczka. Ale oczywiście dla ludzi takich jak ja czy Ania jest to miejsce, które trzeba unikać szerokim łukiem. I pomimo tego, że jest to chyba najpiękniejszy zachód słońca, jaki mieliśmy na wakacjach, to nie zatrzymujemy się nigdzie, żeby nawet zrobić zdjęcie, bo raz, że nie ma się gdzie zatrzymać, bo albo trzeba zapłacić za parking, albo po prostu trzeba sobie jechać. No, wiecie jest co? To takie miejsce nieprzyjazne. Adriatyckie kurorty mają jeden taki wielki minus, że mają strasznie małą przestrzeń. I tutaj wszędzie jest ciasno, w każdym mieście jest ciasno. O ile się jeździ dżimikiem, no to jest spoko, bo wszędzie się wciśniecie. Ale i tak nie znajdziecie miejsca parkingowego, a jak już go znajdziecie, to jest płatne. Albo należy do restauracji, albo należy do jakiegoś lokalu, który jest akurat obok. No, są też, wiadomo, duże parkingi bezpłatne na obrzeżach miasta, z których trzeba iść na przykład 3 km do centrum, ale my na to nie mamy ani czasu, ani ochoty. Słuchajcie, właśnie wzięliśmy prysznic na plaży. Udało nam się to zrobić w Omisiu. Plaża oczywiście prywatna. Znaczy prywatna, no taka wiecie. Parking 40 kuna, leżaczek 10 i tak dalej. Tam jest taki metalowy słupek, to jest prysznic. Wszyscy już stąd pojechali, cała obsługa. Mogliśmy na pełnym luziku sobie wziąć prysznic. Nikt się na nas nie czepiał, bo w Chorwacji się strasznie czepiają tego, że jak się bierze prysznic na plaży, to się używa kosmetyków, jakichś szamponów i tak dalej. Nie wiem, oni są tu posrani na tym punkcie. Jest to trochę... No dobra. W Grecji było to samo. Nie, w sumie zawsze na plażach się srają o te szampony. Ale jak macie taką potrzebę umyć się na plaży, to po prostu miejcie ich w dupie i się myjcie. Jak do Was podejdą i powiedzą, że no shampoo, to powiedzcie im, że ten szampon jest biodegradowalny i macie to w dupie. I tak Wam nic nie mogą zrobić. No, generalnie nie wypchają Was przecież spod prysznica. No, wiecie... Ale tu akurat fajne miejsce, trzeba to zapisać, że jak będziemy znowu w okolicy, to że tutaj wieczorem można się umyć. No i generalnie, wiecie, ja rozumiem, że jakby każdy przyjeżdżał i się mył na plaży, no to byłby tu zaraz syf z tych wszystkich szamponów i tak dalej. No ale jak przyjeżdża jedna osoba na pewnie tydzień, no to mogliby sobie dać spokój. No nic, idziemy do Omisia, do centrum. Słuchajcie, zamówiliśmy sobie pizzę. Pizzeria się nazywa Antula. Miała bardzo dobre oceny. Zaraz zobaczymy, czy oceny są tego warte. Wygląda dobrze. Dobra, próba zrobiona.
czy po wczorajszym rozczarowaniu... Złota chochelka. Makaronem jesteś zadowolona, mhm. Okej. Okay. No to super. Także polecamy taką pizzerię. Gdybyście mieli ochotę na pizzę, jak najbardziej zapraszamy. Moja też jest bardzo dobra. Nie jest to taka typowo włoska pizza, ale jak na Chorwatów, bardzo dobra. Po lewej stronie płynie rzeka Cetina, chyba tak się to nazywa. A ta rzeka właśnie w tym miejscu ma ujście do morza. I o tej rzece więcej, mam nadzieję, dowiecie się ode mnie jutro. A będzie ładnie i ciekawie. Cześć, właśnie wstaliśmy. Dzisiaj spaliśmy w takim miejscu. Jest to taka, nie wiem czy to jest plaża, czy jakiś plac. Tam jest port, tam jest Omisz. A jakby dlaczego jesteśmy w Omiszu? Dlatego, że jest tak ładnie położony. Z jednej strony góry, z drugiej strony góry, a tam jest kanion, przez który płynie rzeka. No i jedziemy sobie gdzieś zrobić teraz kawkę, bo strasznie tu pali słońce i... No i jedziemy na kawę. Wczoraj wam wspominałem o rzece Cetina, która przepływa przez Omisz. I kierując się dalej w górę tej rzeki, dotarliśmy do miejsca, które się nazywa... Jak to było? Dobra, nie będę chorwackiej nazwy mówił, ale jest to źródło rzeki Cetina. I wygląda tak. To jest takie oczko, które ma ponad 150 metrów głębokości. I tak szczerze mówiąc, stąd wygląda no nie za ciekawie. Brudna woda, ludzie dookoła, ale z drona, pionowo z góry, już się to zupełnie zmienia. Widzieliście przed chwilą oryginalne źródło Cetiny, które wam pokazywaliśmy z drona, koło tego kościółka, ale znaleźliśmy coś znacznie lepszego, czyli źródło Cetiny, którego nie ma na żadnej mapie. Tutaj za nami jest stary młyn wodny, niestety już nieczynny, a przed nami jest to, czyli drugie źródło Cetiny, tylko takie nie dla turystów, takie jakie lubimy. Widać, że jest tutaj punkt do czerpania wody dla całej wioski. A szkoda, bo ja jak widzę tą wodę, to bardzo chętnie bym się w niej wykąpała. Bardzo, bardzo chętnie. Woda jest po prostu piękna, jest woda tak czysta. Woda ma 3 stopnia, ale jest tak czyściutka. No jest tutaj głębia, która nie ma końca. Dziwi mnie, że takie coś nie jest atrakcją turystyczną i jakimś zabytkiem, bo powinno być zdecydowanie. No ale pewnie chodzi o to, że tu jest to ten punkt poboru wody i dlatego nie chcą tu ludzi wpuszczać. Myślę, zaraz by nie zapanowaliby nad kąpielami. Tak, zaraz by po prostu wszystko tu pływało w tej wodzie. Robimy sobie przerwę śniadaniową w takiej pięknej scenerii nad krystaliczną rzeczką. Jest to ta sama rzeka, która tam wypływa z ziemi, tylko troszeczkę niżej. Ale naprawdę krajobraz jest tutaj taki... No... Przepiękny, szczerze mówiąc. Taki sielski, no. Da się na Chorwacji znaleźć miejsca bez ludzi. Ale trzeba głęboko szukać. Aż postanowiłam to uwiecznić. Pierwszy raz na tym wyjeździe Anteczek myje gary. Nieprawda, nie pierwszy. Pierwszy. Już myłem. Nie. Tylko ty nigdy nie widzisz tych rzeczy, które ja robię dobre, tylko zawsze widzisz te złe. Nie, nieprawda. Nie myłeś ani razu garów, bo nawet jak powiedziałeś, że umyjesz, to i tak ja je myłam. Ja nawet kuchenkę i opakowanie na kuchenkę teraz myję. Tak, a jak chciałam to zrobić, to mi powiedzieli, że nie ma sensu, bo szkoda wody. No, tutaj nam nie szkoda wody. No, w każdym razie układ między nami jest taki, że Antek gotuje, bo mi to kiepsko wychodzi, a ja myję gary. Nieprawda. Tak, ja teraz pesto robisz bardzo dobre. No tak, bo w sumie całą sztuką jest ugotowanie makaronu i dodanie do tego gotowego sosu. No, w każdym razie uwieczniam to. Żeby nie było, że Antek ani razu nie umył garów przez całe wakacje, to właśnie to robi. Jest to nasz ostatni dzień wyjazdu. Właśnie dojechaliśmy
w okolice Plitwickich Jezior, czyli takiego bardzo znanego miejsca w Chorwacji, mega turystycznego. W zeszłym roku przeze mnie znienawidzonego przez brak możliwości zaparkowania bez dużej opłaty, przez brak możliwości zwiedzania na dziko, ale w tym roku stwierdziłem, że znajdę miejsce, w którym można spać na dziko i właśnie takie miejsce widzicie. Jesteśmy dosłownie 50 metrów od wodospadu, który jest tutaj bardzo popularnym punktem widokowym. Zaraz go zobaczycie. Aniu, co powiesz na temat Plitwickich Jezior? No, nie bardzo mam opinię, bo nie wchodzimy do atrakcji turystycznych. W zeszłym roku, jak tutaj byliśmy, to zwiedziliśmy sobie Plitwickie jeziora. Dronem. Ale dronem. Po prostu widokowego, który był za darmo. Tak, a w sumie pokażę wam to nagranie z zeszłego roku. Powiem wam szczerze, że nasi znajomi, którzy byli też w tym roku na wyprawie po Chorwacji, mieli takiego fuksa, że śpiąc gdzieś tutaj na kempingu, dostali od jakichś Niemców bilety za darmo. Tak. I pokazywali mi ogólnie, jak te jeziora Plitwickie wyglądają. Dawaj, tu idziemy, tu jest zakaz wstępu. I szczerze wam powiem, że chodzenie po wybudowanych mostkach, dróżkach i tak dalej, nie wiem, czy to jakąś przyjemność może sprawiać. Patrzcie, taki znak oznacza, że to jest idealne zaproszenie dla nas. Jak mawia Patryk Piątek. Pamiętasz? Co mówił? On zawsze mówił, że to znaczy, że jak czegoś nie wolno, ale bardzo się chce, to można. Nawet trzeba. Wiecie, jaki moim zdaniem jest największy absurd Plitwickich Jezior i tego, ile one kosztują, i tej takiej pseudo-ścieżki edukacyjnej? Że tak naprawdę płacicie za to, żeby sobie popatrzeć, nie? Nie możecie się w związku z tym, nie wiem, wykąpać, spędzić sobie całego dnia korzystając z uroków Plitwickich Jezior, tak? To jest tak, jak ktoś kazałby wam płacić za to, że patrzycie na drzewo albo na trawnik. Bo jest to dzieło natury i za to nie powinno się płacić. To jest po prostu absurd. Ale my nie płacimy. My nie płacimy, my po prostu wchodzimy i oglądamy. Tak. Słuchajcie, tak blisko tego wodospadu, mając zwykłą wejściówkę, nigdy nie podejdziecie. Bo nawet jak tam wejdziecie sobie na dół, na tą ścieżkę dla turystów, tylko spróbujecie tu zejść, zaraz was ktoś zjebie z góry na dół, że nie wolno. A tu mnie nikt nie zjebie. I wolno. Dobra, wracamy. Bo robi się ciemno, a jestem głodny. Wróciliśmy do cywilizacji. Wodospad bardzo ładny. Gdybyśmy tu byli wcześniej, to pewnie byśmy zeszli na sam dół i sobie poobczajali tam te ścieżki. Tak po prostu, jak to my robimy zawsze. Ale jest już dosyć późno, jesteśmy głodni, zaraz będzie ciemno. A przed nami jutro trasa do Polski. Także trzeba się trochę wychillować. Zjeść coś dobrego z grilla i... A, taka ciekawostka. Drugi raz w ciągu tych 18 dni udało się nam kupić camemberta. Tak, na Bałkanach nie mają czegoś takiego jak camembert. Mają bardzo dużo swoich dobrych serów, ale camemberta tu nie kupicie. Właśnie minął nasz ostatni poranek na wakacjach. Jesteśmy koło Plitwickich Jeziorek i właśnie pijemy kawkę. Ja jeszcze mam, Ania już wypiła. No i mamy jakieś 15 godzin do domu. No, pewnie z 15 godzin nam zajmie trasę. Jimmy jedzie maksymalnie 100 na godzinę, a jedziemy jeszcze bezpłatnymi. Także mamy calutki dzień jazdy do wieczora. Słuchajcie, właśnie Jim dojechał do Polski. Jesteśmy w Jaworzynce. Na zielonej granicy dał radę, zrobił trasę, ale całe podsumowanie myślę, że nagram dopiero jak już się ogarniemy na spokojnie. Za nami Słowacja, my już w Polsce. Dzięki.